Jeżeli planujecie na przykład budowę albo jesteście w trakcie budowy kampera, to zostańcie z nami do końca, ponieważ no, macie szansę uczyć się na naszych błędach. Lisy w Edenie. Odcinek 72. Kamper do poprawki. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Lisy poszły w las i to do tego poszły w las polski. A jak to się stało, że jesteśmy w Polsce, jak się tu znaleźliśmy, na pewno Wam dzisiaj trochę poopowiadamy o tym. Ale opowiemy Wam też o tym, co zamierzamy w tej Polsce robić, jeżeli chodzi o nasz kamper, bo trochę poprawek jest. A zanim jeszcze przejdziemy do tematu kampera, to chcemy Wam trochę opowiedzieć o tym, jak w ogóle do Polski wracaliśmy, jak wyglądało przekraczanie granic, na jakich granicach nas sprawdzano najbardziej, na jakich granicach nas sprawdzano najmniej, albo w ogóle nas nie sprawdzano i jaki był w ogóle klimat tej podróży. No bo w tych czasach niekoniecznie jest to sprawa oczywista. Nie każdy to wie, a póki co zaczęło padać. I to grad padać. To niesamowite, bo przed chwilą było super słońce. No nic, no chodźcie z nami na spacer po lesie brudnowskim w gradzie. Taka pogoda w Polsce nas przywitała i tak właśnie to wygląda. O maj, proszę Państwa, w Polsce. Schroniliśmy się w leśnym szałasie przed deszczem. Szałas nie ma dachu, więc nie ma to większego sensu. Ale w międzyczasie wyszło słońce, więc ogólnie wszystko się jakoś w miarę dobrze potoczyło na tym spacerze. Nic się nie zgadza. Nic się nie zgadza. No więc a propos właśnie niezgadzania się rzeczy i pewnego rodzaju absurdów, opowiemy Wam trochę, jak wyglądała nasza droga do Polski z Albanii, bo była dość ciekawa. Dość ciekawa, ale dość łatwa. Myślałam, że będzie bardziej skomplikowanie, a okazało się to dość płynne, jeżeli chodzi o jazdę. Jechaliśmy 3 dni. Wyruszyliśmy z Tirany. Tak. W sensie mówimy, no bo jeszcze byliśmy w Tiranie, jak wiecie, w ostatnim odcinku ją trochę pokazaliśmy. Tak. No więc nie byliśmy na samym południu. Nie, i trochę ponad 2000 kilometrów mieliśmy przed sobą. Przejechaliśmy 5-6 państw, zanim wjechaliśmy do Polski. Czyli Macedonię, bo wjechaliśmy od strony Macedonii, później była Serbia, później były Węgry, czyli znaleźliśmy się już w Unii Europejskiej, później była Słowacja, później były Czechy, no i właśnie była już Polska. Czyli tak, no, czyli 7 państw, byliśmy w 7 państwach, ale przejeżdżaliśmy przez tyle, co powiedzieliśmy, bo wyruszyliśmy z Albanii. Jak a Albanię jeszcze ująłeś nie wie, tych 7? No to jest 7 z Albanią, no. Trudne liczenie paru państw.
wyruszyliśmy z Albanii, pierwsza granica była z Macedonią i ku naszemu zdziwieniu na tej granicy sprawdzali nas tym razem bardzo dokładnie. Jeżeli chodzi o granicę, wjechaliśmy od strony Jeziora Ochryckiego, od południowej jego części. No i tam właśnie mieliśmy taką najpoważniejszą kontrolę do tej pory, jak jeździliśmy. Bo po pierwsze został sprawdzony paszport hippie. Pierwszy raz została o niego poproszona, a jeździmy z nią już od roku. Po drugie, na granicy był poza hippie jeszcze jeden psiak i to był psiak policyjny, no straży granicznej. Były psiak. Psy, ale był też psiak na granicy. Przepraszamy bardzo, szanujemy policjantów. Natomiast z psem było ciekawie, ponieważ pies reagował bardzo na drugiego psa, czyli na hippie, więc Zosia została poproszona o to, żeby wyjść z samochodu z hippie. Usiadła w środku budynku tam na granicy, a ja zostałem poproszony o otwieranie różnych części samochodu, bagażnika, szafek. I ten pies naprawdę sprawdzał wszystko. Węszył. Węszył we wszystkim, nawet w lodówce, w każdej z szafek pan kazał psu powąchać. Nie mieliśmy nic takiego złego w tym samochodzie, więc nic się nie wydarzyło. To znaczy nic nie zostało znalezione. Ale nic też nie było takiego. Ale uwaga, uwaga, ty mówisz, że ta kontrola była taka naprawdę poważna, a do łazienki na przykład panowie i pies też nie zajrzeli. No właśnie, to było ciekawe. Duże pomieszczenie, zajmuje dość sporą część wnętrza kampera, a nie zostało otwarte, w ogóle nikt nie chciał tam nic sprawdzać, więc tutaj taka rada dla osób chętnych, żeby robić jakieś wywrotowe akcje. Wygląda na to, że najlepiej jest, jeżeli coś chcecie przewozić, przyczepić to do psa. Bo pies zostanie wyproszony z samochodu i nikt się nie będzie nim zajmował. Więc to taki tip. Nasze spostrzeżenia. Bardziej taki oczywiście żart, ale takie spostrzeżenie, że to było trochę takie no. No jeżeli mało miała logiczne. W swoich szelkach poukrywane takie co mniejsze rzeczy i kieszonki by miała w tych szelkach, to myślę, że byłoby całkiem okej. Okay. Jeszcze chcielibyśmy tylko powiedzieć, że jechaliśmy na dwa samochody, ponieważ jechaliśmy razem z Beatą i Łukaszem, którzy swoim kamperem jechali za nami. I to też upłynniło tą jazdę, myślę. Prężna jazda nastąpiła. Przez Macedonię przejechaliśmy dość szybko. Macedonia nie jest wielkim krajem. Jeżeli chodzi o opłaty, bo to też taki temat praktyczny może się pojawić, no to w Macedonii płaci się za autostrady na autostradzie, nie przez jazdach i tam się opłaca przejazd danego odcinka. To zwykle jest w okolicach 2-3 euro, więc tak. No ale w sumie to jakaś kwota już się pojawia. My po raz pierwszy tyle razy korzystaliśmy z płatnych dróg, uznaliśmy, że no właśnie chcemy, żeby ta droga przebiegała dość płynnie, nie chcemy się zatrzymywać, nie wiedzieliśmy też jak będzie z tranzytem w poszczególnych krajach. Warto w Macedonii zatankować się, jak to się mówi, do pełna, w sensie nalać paliwa do samochodu, ponieważ tam paliwo jest bardzo tanie. W Macedonii paliwo kosztuje poniżej euro za litr. Jeżeli chodzi o granicę macedońsko-serbską, ja jej za bardzo nie pamiętam. Okazaliśmy po prostu paszporty. Tankowaliśmy nie tylko bak chyba. Okazaliśmy nie tylko paszporty, to znaczy tylko paszporty. Czekaj, co ty okazałaś na granicy? To ja teraz nie pamiętam tego. Hippie paszport nie musiał zostać okazany, pojechaliśmy przez Serbię dalej i w Serbii uznaliśmy, że przenocujemy. Komunikaty na stronie internetowej były takie, że Serbia ma tranzyt, zapytaliśmy na granicy. No panowie powiedzieli, że żadnego tranzytu nie mają, nam nie dają i możemy sobie jechać. No więc noc w Serbii, było chłodno, ale całkiem okej. I teraz była granica serbsko-węgierska. I tutaj, czyli wjazd do Unii. I tutaj zaczyna znowu padać. Słuchajcie, mamy nadzieję, że jakoś zdążymy może prężnie. Przed ulewą, więc prężnie. Granica była, oczywiście jak to zwykle bywa, najpierw wyjazd z Serbii. I tam było dość zabawnie, bo pan na granicy żartobliwie spytał się mnie, gdzie mamy narkotyki. Marihuanę, skoro wracamy z Albanii. Albania. Ja powiedziałem, że nie mamy, a on powiedział, no dobra, gdzie macie? Ile macie? 3 kilogramy, 2 kilogramy? No to ja rozumiałem, że tutaj już jakby sobie żartujemy, powiedziałem, że mamy tylko 0,5 kilograma. On się zapytał, gdzie? No ja wskazałem, że w bagażniku mamy. I on powiedział, aha, no dobrze, no to jedźcie. Czyli szczerość popłaca. Czyli było wesoło, żadnego problemu. Natomiast już na węgierskiej granicy, na wjeździe do Unii, no była kolejka. Tak, ponieważ wjeżdżaliśmy do Unii, podobno zawsze to wygląda tak samo. Czasami nawet pisano nam, że czasami się czeka kilkanaście godzin. No my czekaliśmy mniej więcej 2 godziny, może trochę mniej. Każdy samochód został tam sprawdzany. Zostały otwierane w osobówkach bagażniki. Jeżeli chodzi o ciężarowe, no to tak trochę bardziej tam zaglądano. No to wiadomo. Wydawało nam się, że jak wjeżdżamy do Unii, no to pewne procedury związane też z pandemią będą bardziej przestrzegane. A na przykład na granicy węgierskiej osoby sprawdzające samochody masek nie miały. W sensie raz miały, raz nie miały, to nie było chyba jakoś specjalnie tutaj takie istotne dla nich. I to mnie zdziwiło.
No bo myślałem, że co innego, no jednak ta Albania, te Bałkany, gdzie jest trochę większy ten chaos, a co innego Unia, okazało się, że nieco innego. Dokładnie, znowu nie mieliśmy tranzytu, znowu zapytaliśmy, powiedziano nam, że nie, że mamy po prostu jechać, więc przejechaliśmy dalej. Winiety, autostrady znów były grane, no bo chcieliśmy szybko jakby przejechać przez te Węgry. Tutaj pandemia nic nie zmieniła, winiety były na minimum 10 dni, to bardzo długi okres jest czasu. I drogi bardziej, drogi przez to, bo to było około 15 euro, ale tym bardziej, że jeszcze niedawno na przykład Węgry miały tylko i wyłącznie tranzyt, więc mieliśmy na przykład 24 godziny na przejechanie tego kraju. A winietę na 10 dni kupić trzeba. No myślę, że fajnie by było, gdyby to było rozwiązane tak, że jednak jedna doba jest możliwa do zakupu. Nie wiem, możemy napisać do węgierskiego rządu. A może ktoś nas ogląda z węgierskiego rządu, z ambasady. Ja nie umiem nic po węgiersku powiedzieć teraz. To może jakiś Polak, który w ambasadzie węgierskiej... Prosimy zagadać do pana Orbana, może się coś zmieni. I wjechaliśmy na Słowację. No i na Słowację wjazd był łatwy, była kontrola wojskowa. To znaczy, bo to już było też wieczorem. Tak, jeden pan z wojska po prostu stał, zatrzymał nas, wziął paszporty, zapytał, czy jedziemy do Polski, powiedzieliśmy, że do Polski i powiedział, jedźcie. Nie było żadnego tematu związanego z testami, nie było żadnego tematu związanego z tranzytem, ponieważ się zrobiło już późno, przez to, że na granicy węgierskiej długo staliśmy, no to uznaliśmy, że będziemy spali niedaleko Bratysławy. No noc tam spędziliśmy. Spokojna noc, tak. Przyjemna noc. I rano ruszyliśmy w stronę Czech, a potem w stronę Polski. I tak samo na granicy czeskiej, jak i na granicy polskiej nie było żadnej kontroli, nie było nikogo zupełnie. Przejechaliśmy, widzieliśmy tylko tablicę Czechy, później tablicę Polska. No i tak się właśnie znaleźliśmy już w naszej ojczyźnie, na terenie naszej ojczyzny. Tematu pandemii nie było, tematu testów nie było, więc no właśnie dlatego mówię, że to było bardzo płynne. Jeżeli chodzi o granicę właśnie Czechy-Polska, my nie wybieraliśmy jakiejś najmniejszej granicy, ponieważ jechaliśmy drogą szybkiego ruchu. No O jeden, więc też nie unikaliśmy, nie tutaj unikaliśmy jakichś przejść takich, takich najbardziej znanych. No podobno mieliśmy szczęście, być może tak to można traktować. I teraz też temat ciekawy, bo byliśmy, zastanawialiśmy się, jak odbierzemy Polskę. W sensie takie pierwsze wrażenie po powrocie, tak? No bo nie było nas 8 miesięcy. I to zawsze jest ciekawe, jakie się ma pierwsze spostrzeżenia po takim czasie. Tak. Po pierwsze, wydawało nam się i dalej nam się wydaje, że w Polsce jest bardzo czysto. No to prawda, to znaczy w momencie, gdy pojawiliśmy się już w Polsce, wjechaliśmy, zobaczyliśmy, że pobocza, że drogi, że chodniki, wszystko jest takie ułożone, czyste, schludne. Tym bardziej, że mamy porównanie jednak do tych krajów bałkańskich, tam spędziliśmy ostatnie 7 miesięcy. No i tam to wyglądało różnie, to też na filmach wam pokazywaliśmy, a tu nagle jakbyśmy się trochę znaleźli w Austrii. Taka Austria 20 lat temu wprowadzona do Polski, to tak jest Polska do tych Bałkanów. Tak, doceniamy to. Oczywiście nie mówimy, że wszędzie w Polsce jest tak sterylnie i czysto i schludnie, bo też widzimy miejsca, gdzie można by było bardziej o to zadbać, ale jednak w porównaniu to jest naprawdę bardzo dobrze. Także brawo my, tak. Polacy w sensie. Dobrze, tak. Bardzo dobry kierunek. Drogi też o wiele lepsze, to też było spostrzeżenie, że nie było tak, że wjeżdżamy do Polski i nagle normalna, świetna droga. Dobrze. Były też odcinki gorsze, ale no budują się te drogi. Na plus ogólnie. Na plus bardzo. Drugie spostrzeżenie, bardzo istotne, ważne, że nie ma tutaj bezdomnych psiaków. Oczywiście, tak samo. Ja wiem, że są rejony, w których takie bezdomne psiaki występują, chodzą i to nie jest tak, że zupełnie nigdzie w Polsce tego nie ma problemu. No ale... ale jednak w porównaniu do tych krajów bałkańskich, no to jest naprawdę bardzo malutki procent. I taka trzecia chyba rzecz, to są budynki, to są gospodarstwa. No w Albanii i na Bałkanach, to też o tym mówiliśmy, dużo budynków jest niewykończonych z powodów opłat, że są mniejsze, ale też może z powodów, no niestety, zamożności, tak? Tak. Że nie stać ludzi na dokończenie jakiejś części budowy. Natomiast tutaj rzeczywiście w Polsce schludnie, ładnie, budynki pokończone, otynkowane. No, duża różnica, naprawdę. No, duża różnica, tak. Teraz w momencie, gdy nas trochę czasu nie było, gdy mamy porównanie, zauważamy i doceniamy i czasami właśnie warto chociażby po to wyjechać, żeby docenić to, co mamy tutaj u siebie na miejscu. Oczywiście nie mówimy tego na zasadzie takiej, że na Bałkanach jest brzydko, u nas jest ładnie. Mówimy to w pozytywnym sensie, że warto jest docenić to, co się ma, bo czasem tego nie dostrzegamy, właśnie jak powiedziałaś, a my to zobaczyliśmy i upewniliśmy się w tym, że no naprawdę ta Polska wygląda całkiem okej. A teraz chodźcie z nami do kampera. Opowiemy wam trochę o naszych planach na poprawki w kamperze.
Jesteśmy pod halą, przy której budowaliśmy nasz kamper przez 8 miesięcy. Teraz tutaj wróciliśmy, żeby wprowadzić parę większych poprawek. W międzyczasie robiliśmy parę mniejszych poprawek, ale teraz te, które chcemy zrobić, no wymagają już takiego stacjonowania, takiego miejsca do pracy, żeby móc się trochę rozłożyć, żeby wyjąć narzędzia, no i żeby to, co trzeba zrobić, zrobić dobrze. Więc teraz Was zapraszam, opowiem trochę o tym, jakie poprawki będziemy wprowadzać w kamperze. Pierwszą rzeczą, jaką chcemy poprawić, to jest kuchenka. Oczywiście ona działa dobrze, no jakoś żyjemy, żywiliśmy się przez cały czas, jak podróżowaliśmy. Problem z kuchenką jest taki, ona jest taka ukryta, jak ktoś nie wie, no to mamy ją w blacie schowaną i to jest fajne rozwiązanie, bardzo je lubimy, dzięki temu jakby ta przestrzeń jest bardziej taka plastyczna. Natomiast problem z kuchenką jest taki, że robiąc szafkę, zrobiłem naokoło takie wzmocnienia z listewek i te wzmocnienia są jak najbardziej ok, natomiast te wzmocnienie, które jest tutaj u góry, powoduje, że mamy mniej miejsca na garnki. Jeszcze do tego dotykając tutaj do blachy, lekko przypalają tą listewkę. To nie jest tak, że tutaj jakieś pożary mogą wybuchnąć. Ona po prostu się tak okopca. Więc chcemy tą listwę usunąć i poszerzyć, czy właściwie pogłębić to korytko, które jest tutaj zrobione z takiej blachy nierdzewnej. Dzięki temu po prostu no, będziemy mogli tutaj sensownie gotować. A drugą rzeczą, którą tutaj zrobimy, to jest jakiś rodzaj plecków takich, czy otwieranych, czy może wkładanych, jeszcze tego nie wiem, które spowodują, że jak tutaj coś smażymy na przykład, to nam nie będzie chlapać na drzwi. Bo mamy taki problem, że jak mamy zamknięte drzwi i gotujemy, albo smażymy, to niestety ten tłuszcz, czy cokolwiek tam by nie było, chlapie nam na okno i na roletę, którą mamy na oknie i ona jest po prostu brudna. To jest niefajne, nieestetyczne i takie mało funkcjonalne, więc to też musimy jakoś poprawić. Kolejną rzeczą, którą chcemy poprawić, a właściwie rozbudować, można powiedzieć, to jest ogrzewanie postojowe. My mamy akurat Webasto. Przez dużą część naszego jeżdżenia po Europie nie mieliśmy ogrzewania, ale dzięki Bartkowi, pozdrawiamy serdecznie, mamy, pomógł nam zamontować. Natomiast ja już sam wykonywałem ten wylot powietrza tutaj, nawiew. Wybrałem taką końcówkę, bo generalnie do Webasto są różne końcówki, jeżeli chodzi o te wyloty. Wybrałem taką końcówkę, która nie ma możliwości żadnej regulacji kąta padania czy wylatywania tego gorącego powietrza. No i to był błąd, jak się okazuje, ponieważ no tutaj jesteśmy trochę ograniczeni przez to. Czasem chcielibyśmy, żeby to powietrze leciało wprost tam do nas, jak na przykład śpimy, a ono jest zawsze pod pewnym kątem. Tak chyba 45 stopni to wygląda, że jest. No i wtedy to przekręcamy, tylko tak, jak przekręcamy, to tak, albo nam wieje na ścianę, się tutaj jednak grzewa jakoś bez sensu ta ściana, albo nam wieje na podłogę i wtedy już zauważyliśmy, że jak ta podłoga jest długo tak ugrzewana, to się rozsycha i niestety to jest drewno, deska taka trójwarstwowa, ona się troszeczkę rozchodzi, więc to też nie za dobrze działa na tą podłogę. No jak dajemy do góry, no to trochę bez sensu, bo nagrzewa nam się wszystko pod sufitem, a tutaj przy nogach, gdzie jest najchłodniej, nie. Więc musimy zmienić końcówki i zrobić takie końcówki regulowane, to jest jedna sprawa. A druga rzecz, bardzo istotna, to muszę wykonać trójnik i pociągnąć taką rurę nawiewową do łazienki. Tutaj, dlatego że jak się okazuje, kiedy jest bardzo zimno, to w łazience, mimo że grzejemy sobie tutaj pomieszczenie, ciągle jest bardzo zimno. I to jest bardzo niekomfortowe, szczególnie jak się bierze prysznic. Więc chcemy zrobić ogrzewanie łazienki i tutaj w tym miejscu mniej więcej zainstalować podobny nawiew, też regulowany, zamykany. No bo prawda jest taka, że łazienka jest niewielka, więc jak tam walniemy taki nawiew otwarty i zaczniemy nagrzewać, to tam się zrobi sauna. Będzie jakby zupełnie odwrotnie niż jest, będzie za gorąco. Więc taki nawiew damy tutaj, to jest chyba najlepsze miejsce. Chcemy uniknąć sytuacji grzania toalety turystycznej. Chyba wszyscy mogą się domyślić dlaczego. A tutaj też właściwie w ogóle nie chlapiemy, bo prysznic jest po drugiej stronie, więc myślę, że nie będzie problemu z zalewaniem tego wywiewu, tej końcówki tutaj. Kolejna rzecz do rozwiązania, jeżeli chodzi o przeróbkę ogrzewania postojowego, to jest poprowadzenie tej dodatkowej rury, która będzie szła do łazienki, ponieważ jedynym miejscem, najlepszym, takim najprostszym, najkrótszą drogą, którą mogę ją poprowadzić, to jest tutaj na progu. Jak można się domyślić, my tutaj często stajemy, bo jak przechodzimy między szoferką a domem, no to tutaj jest takie newralgiczne miejsce, więc tę rurę poprowadzę na progu, dlatego że pod spodem tam jest piana, nie ma aż tyle miejsca, rura ma fi, czyli średnicę 60 mm, nie zmieści nam się pod tym progiem, który zresztą jest wyjmowany, no, bo myśmy go sami robili, tutaj jest, o, proszę bardzo, on wychodzi, ale ją poprowadzę na progu i będę musiał jakąś obudować po prostu, żeby nie kopnąć, bo rura nie jest twarda, to nie jest jakaś plastikowa rura, to jest taka miękka rura, papierowo-foliowa, więc trzeba będzie ją osłonić, no ale to wszystko jest do ogarnięcia.
skoro jesteśmy w łazience, to takim tematem, który okazał się trochę w czasie użytkowania, to jest temat izolacji, uszczelnienia drzwi do łazienki, do prysznica. Myśmy to zrobili w taki sposób, że zrobiliśmy zarówno szczelkę tutaj na tej krawędzi drzwi, jak i tutaj na krawędzi ościeżnicy, powiedzmy. To jest w miarę okej, to znaczy nie jest tak, że ta woda jakoś specjalnie cieknie, natomiast bardzo takie newralgiczne znów miejsce to jest tutaj na dole, to są narożniki tych drzwi, ponieważ tutaj delikatnie ta woda, jak naprawdę się trochę więcej naleje na drzwi, przecieka. Zrobiliśmy taki rodzaj kątownika na dole drzwi, który powoduje, że ta woda spływająca z drzwi nie wcieka od razu tutaj w szparę na dole i nie wycieka na zewnątrz. Ona sobie po tym kątowniku cieknie, ale mimo wszystko tu są takie miejsca, gdzie ta woda się wydostaje. Musimy jakoś to rozwiązać, jeszcze nie wiem jak. Być może doszczelnimy to, być może lepiej wykonamy te uszczelki, a być może, bo też takie rozwiązanie widziałem, zrobimy jakiś rodzaj suwanych drzwi w środku, czyli taki fragment kabiny jakby. I wtedy te drzwi takie mechaniczne, takie na zawiasach, będą zasłonięte przez takie drzwi parawanowe, suwane. No i dzięki temu ta woda nie będzie w ogóle na te drzwi lecieć. Kolejnym bardzo ważnym tematem, który chcielibyśmy w końcu rozwiązać, to jest temat ilości prądu w naszym mobilnym domu. To jest właśnie nasza szafka z elektryką, z elektroblokiem można powiedzieć. Tam z tyłu, za tą skrzynką bezpieczników, kryje się nasz akumulator. W tej chwili on ma 100 amperogodzin, to jest za mało. Wcześniej mieliśmy akumulator 115 amperogodzinny, też był za mały, ale generalnie, ponieważ go bardzo mocno użytkowaliśmy, to padł i w Serbii musieliśmy znaleźć jakikolwiek akumulator nadający się do głębokiego rozładowania. Tutaj damy link do filmu, kiedy załatwialiśmy w ogóle ten akumulator. To nie było takie proste, bo w Serbii karawanik nie jest rozwinięty i tego rodzaju akumulator nie był łatwy do zdobycia. Chcielibyśmy mieć tego prądu dwa razy więcej, czyli jakieś 200-250 amperogodzin. I okej, no taki akumulator oczywiście możemy sobie jakoś zorganizować i go tutaj zainstalować. Natomiast problem jest z panelami fotowoltaicznymi, ponieważ jak nie ma słońca, no to ten panel, który mamy, czyli 300-watowy, przy większym akumulatorze nie da rady. Generalnie będziemy mieli niedoładowany akumulator i może się to skończyć jego szybszym zużyciem, więc musimy też zainstalować więcej paneli fotowoltaicznych. Nie jest to takie łatwe, ponieważ na naszym dachu jest już okienko. Jest już oczywiście aktualny panel, który trzeba będzie wymienić, no bo takie panele, kiedy się instaluje, powinny być takie same. Nie można sobie łączyć dowolnych paneli, więc będziemy musieli pewnie jakoś zorganizować sobie dwa nowe, takie same panele. Plan jest taki, żeby zamontować je już nie bezpośrednio do dachu, ale na takich relingach widzieliśmy takie rozwiązania. Widzimy, że osoby, które budują kampery, takie rozwiązania stosują. Wydaje się ono sensowne, bo jest prostsze. Możemy sobie te panele jakoś sensownie tam przesunąć i umieścić tak, żeby nie kolidowały z naszym okienkiem. Więc takie relingi pewnie będziemy robić. A jeżeli chodzi o akumulator, no to problem jest taki, że 250 czy 200 amperogodzinny akumulator będzie o wiele większy niż ten, który mamy, więc będziemy go musieli z tej szafki usunąć i ten nowy akumulator dać pewnie gdzieś w bagażniku. Ponieważ on będzie dość ciężki, bo to jest parędziesiąt kilogramów, to prawdopodobnie najlepiej byłoby go umieścić gdzieś w osi samochodu, żeby ten ciężar akumulatora nam nie powodował takiego zachwiania, powiedzmy, równowagi, balastu tego samochodu. Także usunięcie akumulatora stąd spowoduje, że pewnie ta szafka będzie zupełnie inna, więc będzie trzeba jakoś tę skrzynkę bezpieczników przenieść. Może w tej szafce, może gdzieś indziej, jeszcze to zobaczymy. Generalnie to jest dość duży temat i on będzie chyba najbardziej taki pracochłonny, będzie wymagał największej ilości zmian, no ale też później mam nadzieję, że będzie naprawdę duża różnica. Teraz trochę taka powtórka z rozrywki, ponieważ chodzi o dostęp do bagażnika ze środka samochodu. My o tym temacie już trochę mówiliśmy, że nam takiego dostępu brakowało. Żeby coś wyjąć z bagażnika, musieliśmy wychodzić na zewnątrz samochodu, otwierać tylne drzwi, wyciągać te rzeczy, więc to było mocno takie niepraktyczne. I taką przeróbkę wprowadziliśmy, tylko wprowadziliśmy ją po jednej stronie tego bagażnika, pod kanapą, na której siedzę. Pod drugą kanapą takiego dostępu nie ma, a bardzo by się przydał, to byłby rodzaj rewizji, ponieważ tam w środku są instalacje, tam jest podłączenie do zbiornika wody czystej, tam jest pompa wody, tam jest ogrzewanie wody, więc chcielibyśmy mieć wgląd w to, co tam się dzieje, ze względów takich bezpieczeństwa, no ale oczywiście też tam jest fragment bagażnika, w którym na przykład mam narzędzia i często taki dostęp by się do tych narzędzi przydał, szczególnie kiedy właśnie na zewnątrz jest na przykład niepogoda, a ja chcę coś tutaj w środku zrobić. Z bagażnikiem łączy się ostatnia ważna przeróbka, o której za chwilę powiem. Montaż wlewu wody czystej na zewnątrz samochodu, mniej więcej w tym miejscu, tutaj już taki sobie zrobiliśmy na kurzu prostokącik.
Jeżeli ktoś nas oglądał, to wie, że do tej pory wodę czystą tankowaliśmy wlewem, taką rurą, która jest w bagażniku. Więc żeby zatankować wodę czystą, musieliśmy otwierać bagażnik. Kiedy padało, to deszcz nam się lał do środka. To jest bardzo mało praktyczne rozwiązanie. No i jedynym plusem jest chyba to, że nie mamy dużej ilości elementów na zewnątrz samochodu. On jest taki bardziej incognito, ale na dłuższą metę no, to nie jest tak ważne jak to, żeby mieć po prostu wygodę tankowania wody czystej. Więc taką przeróbkę chcemy wprowadzić. Ona się będzie wiązać z rozwiązaniem paru takich problemów, tematów. Po pierwsze, tutaj w tym miejscu idzie podłużnica, taka belka wzmacniająca pakę samochodu. Musimy na nią zwrócić uwagę, kiedy będziemy wybierać miejsce instalacji tego wlewu, no żeby nie trafić w konstrukcję samochodu, żeby nie mieć problemu z wycięciem otworu. To trzeba mieć na uwadze. Druga sprawa jest taka, że nasz samochód jest ocieplany pianą natryskową, pianą PUR. Tego ocieplenia, czy właściwie tej izolacji termicznej jest w tym miejscu dość dużo. Tam jest naprawdę chyba z 8 cm. To było widać, kiedy montowaliśmy ogrzewanie wody, które jest w tym miejscu. Trzeba było tej piany dość dużo usunąć, więc taki problem też się pojawi. To będzie oczywiście w bagażniku. Będziemy musieli tam trochę poprzerabiać taką ściankę wewnętrzną, żeby ten wlew nam tam wszedł. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o przeróbki takie, które planujemy. Być może w międzyczasie pojawi się coś nowego, być może wpadniemy na jakieś takie mniejsze tematy. Zapraszamy Was do oglądania naszych kolejnych odcinków, bo tam będziemy się z Wami dzielić tym, jak nam idą te przeróbki. Być może macie jakieś ciekawe rady, to zapraszamy do komentowania pod tym filmem, bo przecież cały czas się uczymy, uczymy się na błędach, ale chętnie się też nauczymy czegoś od Was. Więc piszcie, może coś przeoczyliśmy, a może czegoś jeszcze nie wiemy. Dzięki, że byliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku.